Cześć, witam Cię gorąco. Z tej strony Monika. Zapraszam na intensywne spalanie przeznaczone dla osób zaawansowanych, czyli takich, które przynajmniej kilka miesięcy ze mną ćwiczą. Wybrałam do tego treningu ćwiczenia, które angażują wszystkie partie mięśniowe, bo będą przysiady, będą burpeesy, będą pompki, będą ćwiczenia na brzuch, więc całe ciało będzie tutaj mocno pracowało. Jedna seria to nieco ponad 10 minut, a serii będzie 3. Robimy rozgrzewkę, kończymy rozciąganiem. Do treningu jest potrzebna mata na podłogę oraz woda do picia. Zaczynamy, stajemy i krążenie ramion do przodu. Otwieramy mocno klatkę, mocno angażujemy łopatki. Nogi są lekko ugięte. Wciągaj powietrze nosem, wypuszczaj ustami i duże, duże koła. I to samo tył. Mocno, mocno do tyłu dziewczyny. I tył, i mocne kółko. Hop, hop. Jeszcze, jeszcze. 4, 3, 2, 1, góra, dół. Hop, dół. Wymach, dół. Wydech, dół. Hop. Jeszcze. Hop, hop. Dobrze i uwaga. Góra, przysiad. Góra, dół. Hop. Wysoko nad głową. Wydech, wdech, wydech, wdech. Hop. Jeszcze. 4, 3, 2, 1. Super, bioderka. Mocno, mocno krążenie biodrami. Kontroluj swój oddech. Zmień kierunek. Skup się na pracy, skup się na ćwiczeniach. To jest teraz moment Twojego relaksu, Twojego odpoczynku. Przyciągamy kolano i otwieramy klatkę. I na zmianę. Jedna, druga. Hop. Wydech. 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 I jeszcze. Mocno otwórz klatkę. Ściągnij łopatki do tyłu. 4, 3, 2, 1. I uwaga, przechodzimy nad płotkiem i dostawiamy. Wysoko, wysoko biodro otwórz. I druga noga to samo. Cały czas trzymaj proste plecy. 4, 3, 2, 1. Dobrze. Się spieszyć przy rozgrzewce, bo ważne, żeby tutaj rozruszać nasze stawy i rozgrzać mięśnie, przygotować je do dalszych ćwiczeń, a w dalszych ćwiczeniach będziemy ćwiczyć w tempie, więc musimy mieć dobrze rozgrzane mięśnie i stawy. I jeszcze. Super. Biegniemy w miejscu. I dodajesz pracę rąk. Napnij mięśnie brzucha. Spokojnie wciągaj nosem powietrze. I nieco wolniej wypuszczaj ustami.
pajacyki. I jeszcze. Dawaj. Cztery, trzy, dwa, jeden, skręty bioder. I mocno skręcaj biodrami. Staraj się trzymać ręce na jednej wysokości. Dwa, jeden, kolano, łokieć, hop, 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 hop i poskoń się. Jeszcze. Cztery, trzy, dwa, jeden, dobrze. Maszeruj, rozgrzej nadgarstki. Kostki. Palce do ziemi i mocno pracujemy piętą. Rysujemy kółka, zataczamy kółka. Jedna strona na zewnątrz, to samo do wewnątrz. I zmieniamy stronę, zmieniamy nogę. I druga strona. Dobrze. Zaczynamy trening. 15 sekund do startu. Pierwsze ćwiczenie to przysiad z wyskokiem. Robimy to 40 sekund i co ważne, robimy to cały czas, nie zwalniamy. Jeżeli będzie Ci ciężko, to możesz dopiero po 30 sekundach zwolnić. Czas start. Przysiad, wyskok. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Dawaj. Tak jest. Równe tempo. Chcę, żebyś najpierw lądowała na palce, potem dalsza część stopy, na końcu pięta. Znajdź swój rytm i działaj. I jeszcze 15 sekund. Dobrze. I hop. Super, jeszcze. Jeszcze dawaj, mocne łydki, 4, 3, 2, 1, luz. Podczas przerwy maszerujemy albo robimy truch w miejscu. Drugie ćwiczenie, przysiad i ręka do nogi po skosie. To są interwały, więc zmieniamy tutaj tempo. Raz jest szybko, a tak jak teraz jest wolniej. 4, 3, 2, 1 i hop, i hop, hop, wdech, wydech, wdech, wydech. Tak jest. Naprzemiennie. Intensywne ćwiczenie, naprzemiennie z ćwiczeniem lżejszym, czyli truchtem albo lekkim biegiem. Mocny wymach, dawaj. Wydech, wdech, wydech. Jeszcze dawaj. 8, 4, 3, 2, 1. Dobrze. Lecimy. 4 pajace i burpee. Kiedy robimy burpee, ręce nisko, wyrzuć nogi szybko, wróć. Szybko, obok dłoni, płasko stopami, płasko butem obok dłoni i wtedy góra i robimy z powrotem pajace. 3, 2, 1, start. Raz, dwa, trzy, cztery, burpee. Raz, dwa, trzy, cztery, dół. I jeszcze, dawaj, hop. 2, 3, 4. Dobrze.
Dawaj tempo, hop, hop, dół. Świetnie, jeszcze 15 sekund. Równe tempo i nie zwalniasz. Spokojny oddech. Dawaj, jeszcze raz. Jeden, pauza. Spokojny oddech. Powietrze nosem wciągaj. Wypuszczaj ustami. Kontroluj każdy ruch. Lecimy, wykrok do boku. Ręka po skosie. Przeskok. I to samo na drugą stronę. Cztery, trzy, dwa, jeden, start, hop, wyskocz, hop. Nisko, opuść rękę, super. Ciężar przechodzi z jednej strony na drugą. Dobrze, dobrze tak jest. Podskocz, bok, podskocz, drugi bok. Super. Jeszcze 15. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobrze. Maszeruj. I teraz lecimy na dół. Przechodzimy do podporu na prostych rękach. Łokcie wyprost. I przyciągamy kolano do boku. Uwaga, pokazuję ćwiczenie. Deska. Łokcie wyprost. Bok i bok. Zaczynamy za 5 sekund. Przygotuj się, połóż się teraz na matę. Łokcie na matę. Czas. Start. I tempo. Hop. Podnieś. Przyciągnij. Przyciągnij. Napnij brzuch. I staraj się nie opuszczać bioder, nie wypychać ich za bardzo do góry. Trzymaj prosty kręgosłup, proste plecy i na zmianę. Podnieś, przyciągnij. Pracujemy tutaj nad brzuchem, nad pięknymi ramionami, pięknymi boczkami i jeszcze 8 sekund. Dawaj, dawaj. Ostatni. Dobrze. Góra. Świetnie. Maszeruj. Tak jest. Teraz będziemy robić przeskoki. Idziemy na dół. Wąsko, szeroko, wąsko i wznos na palcach. I uwaga. 5 sekund. 3, 2, 1. Hop, 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 góra, hop. Tak jest. Kolana na zewnątrz, stopy na zewnątrz i super. Jak najniżej pupę opuść. Daj popracować pośladkom. I jeszcze 20 sekund. Połowa za nami. Wydech. Hop, hop. Jeszcze 10 sekund tylko, dawaj. Końcówka. Jeszcze dwa i ostatnie powtórzenie. Świetnie. Maszerujesz. Kolejne ćwiczenie, deska. I robimy wyskoki do przodu, wykroki. Podpór. Podpór. Noga obok dłoni i przeskakujemy. 4, 3, 2, 1. Hop, dawaj. Super, trzymaj proste plecy. Duży wykrok. Stopa jak najbliżej dłoni. I jeszcze połowa. Dawaj, 20 sekund. Tempo, tempo. 10. Tak jest. 4.
4, 3. Ostatni. Super. Wstajemy, maszerujemy. I teraz przechodzimy na dół. Przechodzimy na matę. 20 sekund do ćwiczenia, lecimy. Połóż sobie matę. Nogi ugięte. Robimy skłon z wymachem. Skręt klatki, skręt klatki. 2, 1, czas, start. Hop, skręt, skręt. I szybko. Hop, hop. Wymach, skręt, skręt. Staraj się zrobić jak najmocniejszy skręt. Wtedy twój brzuch jeszcze lepiej pracuje. Hop. Super, jeszcze. Dawaj, dawaj. Mocno. I jeszcze. 10 sekund tego ćwiczenia. Jeszcze. I 5, 4, 3. I jeszcze raz. Dobrze. Deska. Na łokcie. Napnij brzuch i teraz wytrzymujemy te pół minuty, niecałe pół minuty. Kolejne ćwiczenie to wypychanie bioder do sufitu. Nogi będą ugięte do góry i robimy to po skosie. Uwaga, jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5. Połóżcie na plecy. 2, 1 i uwaga. Do góry, ale skos. Staraj się unosić bokiem. Ręce leżą wygodnie wzdłuż ciała. Możesz się leciutko nawet na nich odpychać od podłogi. Staraj się jak najwyżej unieść biodra i po skosie. Skosy. Bok. Jeszcze 10. Dobrze. 5. 3, 2, 1. Dobrze. Deska. Deska. Jak będzie ciężko, to rozstaw nogi. Będzie ci wtedy łatwiej zrobić deskę. A jeżeli naprawdę jest ci ciężko, to ręce wyprostowane. 10 sekund do startu. Teraz robimy skłon do wyprostowanej nogi na zmianę. Połóż się na plecach. Uwaga, czas, start. Hop i zmiana. Hop i druga noga. Wyprost, skłon, ręce do nogi, nożyce. Obydwie. Dobrze. Z wydechem, dziewczyny. Wydech. Wydech. Tak jest. Odłóż głowę, odłóż ręce i wymach. 10 sekund. Jeszcze. Ostatni. Ostatnie ćwiczenie to będzie uniesienie bioder do sufitu. Na wprost, bez skosów. I przenosimy ugięte nogi, czyli tak zwane krzesełko, do boku. Jeszcze 10 sekund. 6, 5, na plecy. I dawaj, do sufitu, czas start. Hop i do boku. Ręce rozłóż. Hop i drugi bok. Na bok. Hop i drugi bok. Kiedy biodra do sufitu, wtedy ręce wzdłuż ciała. A jak na boki, to przełóż ręce do boku. Świetnie. Jeszcze zostało nam 10 sekund. Ostatnie ćwiczenie, które będzie po tym, to będzie plank przez minutę. Ostatni. Dobrze. I lecimy plank. 60 sekund. I wytrzymaj teraz. Spokojny oddech. Skup się na tym, żeby po prostu
weź w tej pozycji, żeby nie opadały biodra. Napnij brzuch i spokojnie teraz oddychamy i wytrzymujemy do końca. Jeszcze. I spokojnie wciągaj powietrze przez nos, wypuszczaj ustami. I jeszcze 20 sekund. Końcówka 10. Dobrze. Kolana w dół. I napij się wody podczas przerwy. Za krok. Noga do tyłu. Puls i przeskok na drugą nogę. 2, 1, czas start. Przeskocz, puls. Nisko kolano. I dawaj, przeskakujemy z jednej na drugą. Jeżeli będzie ciężko zrobić przeskok, możesz trochę zwolnić i puls, puls, druga, puls, puls. Ale o to chodzi, żeby te 40 sekund ćwiczyć jak najmocniej. 3, 2, super, luz. Pięknie. Pół minuty pauzy. Teraz kolejne ćwiczenie. Będziemy przyciągać kolano do łokcia. Najpierw na jedną stronę, 20 sekund, a potem na drugą. I chciałabym, żebyś nogę podnosiła jak najwyżej. Czyli nie pochylasz się, ale jak najwyżej kolano i wtedy dopiero pochylasz się do kolana. Start. Bo chodzi tutaj o to, żeby pracowała noga i w ten sposób wzmacniasz swój brzuch. Jeszcze 10 sekund na tą stronę. Szybko. 3, 2, 1. Dobrze, druga. I tempo dawaj. Mocny, piękny brzuch. Ćwiczymy. Jeszcze 10 sekund tylko. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze. Luz, pauza. Kolejne ćwiczenie. Robimy przysiad z wyskokiem w miejscu. Dwa kroki do przodu, czyli tak. Przysiad, wyskok. Raz, dwa. I wyskok, i do tyłu. I 10 sekund do startu. I przygotuj się. Wszystkie ćwiczenia robimy dokładnie. I skup się jak na pracy swoich mięśni, swoich ud. Dobrze, płasko stopy. Lądują całe stopy na ziemi. I pupa jak najniżej. Dwa kroki wystarczą. Przód, tył. Dobrze, i jeszcze 15 sekund. Jeszcze 10, 8, tak jest, dawaj do końca, nie poddawaj się. 3, 2, 1, super, luz. Pięknie, pięknie. Kolejne ćwiczenie robimy burpee.
I jak jesteś w burpee, czyli wyrzucasz nogi, kolano do boku i kolano do boku. I całość. Całość powtarzamy do końca 40 sekund. I to jest tylko burpee, tam nie ma nic więcej. Burpee i kolano. Uwaga! Czas, start. Hop. Kolano, kolano, góra, podskocz. Hop. Hop. Podskocz. Dawaj, dawaj. Dobrze. Kontroluj ruchy. Nawet jak masz burpee, to trzymaj proste plecy. Jeszcze. I mocno. Hop. Wyskocz. 10 sekund. Wyskocz. Jeszcze 5, 4, 3. Dobrze. Super. Góra. Świetnie. I uwaga. Lecimy do podporu. I najpierw dłonie. Jesteś w desce. Doskocz stopami. Środek. Doskocz do boku. Środek. I wróć. Do wyprostu. Zaczynamy. Za 5 sekund. Skaczemy bok. Środek. Bok. Środek. I wracamy. Czas start. Hop. Deska. Bok. Bok. Wróć. Dobrze. I dawaj wyprost. Deska. Bok. Środek. Bok. I wracamy. I pięknie. Pracujemy. Idą ręce. Doskakujemy. Stopy są blisko siebie. Tak rozstawione na szerokość bioder. Na szerokość dłoni. I jeszcze. 10 sekund. Pięknie. Dawaj, pracuj cały czas. Cały czas. Nie przestajesz. Ostatni. Dobrze. Luz. Pół minuty odpoczynku. Świetnie. Teraz robimy przysiady sumo, czyli szeroko nogi. Nisko ręce. Nisko pupa. Dobrze. I jeszcze 10 sekund. Jesteśmy już w połowie treningu. Mam nadzieję, że Ci się podoba. 4, 3, 2 i tempo. Hop. Hop. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Szybko. Hop. Dobrze, dotknij podłogi jak możesz. Rozstawiaj kolana. Rozpychaj je na zewnątrz. Palce u stóp również są leciutko skierowane na zewnątrz. Jeszcze 15 sekund. Proste plecy. Jeszcze 5, 3, 2, 1. Super. Ostatnie ćwiczenie na stojąco. To będzie pajacyk. Kolano unieś, czyli hop, kolano, hop, kolano. I po skosie kolano do łokcia. I oczywiście staramy się robić jak najszybciej. Potem przechodzimy na ćwiczenia na brzuch. 3, 2, uwaga, czas tak. Hop, hop i tempo. Dziewczyny, dawaj. Dawajcie. Hop, super. Jeszcze dawaj. Mocno. Szeroko nogi, ręce wysoko. I lecimy. I jeszcze 20 sekund. Już ponad połowa treningu za nami. Najgorsze za nami. Teraz będą coraz łatwiejsze ćwiczenia. Więc musisz zostać do końca. Jeszcze 4, 3, 2. Ostatni. Dobrze. Lecimy na dół. Lecimy na dół. Przygotuj sobie matę. Albo maszeruj, albo trucht w miejscu. Jak wolisz. Zostawiam Tobie wybór. Kładziemy się na matę. Uginamy kolana. Skłon z wymachem.
skręt klatki. Uwaga, start. Mocny skręt. Jeszcze dawaj. Jeżeli chcesz sobie utrudnić ćwiczenie, to chwyć jakiś ciężar do ręki. Może być butelka wody. Jeszcze 15 sekund. Osiem. Pięć. Dwa. Ostatni. Plank. Deska. Deska, deseczka na łokciach. Napinamy brzuch i wytrzymujemy w pozycji. Jeszcze 10 sekund do kolejnego ćwiczenia i uwaga, lecimy. Na plecy. I uwaga. Skosy. Nogi do sufitu i lecimy ze skosami. Wymach bioder, góra i mocno. Skos. Wydech. Skręcaj jak najmocniej, jak jesteś w stanie. Kilka centymetrów biodra nad ziemią. I podnosimy jedną stroną, drugą stroną. Jeszcze 8 sekund. Jeszcze 4, 3, 2, ostatni. Brawo. Deska. Spokojnie oddychaj. Napnij teraz brzuch. Ściągnij łopatki. Nogi w leciutkim rozkroku. 7, 6, 5. I na plecy. I podnosimy nogę na zmianę. Start. Hop. Skłon. Wydech. 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 Dobrze. Wymach jak najwyżej łopatki podnieś, wtedy jest dla Ciebie najlepiej, najmocniej pracuje brzuch. Wydech. Wydech, dobrze, jeszcze 15 sekund. 10. Trzy. Ostatni. Brawo. Deska. Świetne ćwiczenie, deska. Na brzuch wzmacniamy brzuch, ręce, wzmacniamy biodra, nawet pośladki tutaj ćwiczą. Podczas tego ćwiczenia dobrze jest spiąć pośladki. One też pomogą Ci ustabilizować sylwetkę. I lecimy plecy i biodra do góry i krzesełko. Start. Góra i na bok kolana ugięte. Góra i na bok kolana ugięte. Świetnie. Dawaj, dawaj, do samego końca. Lecimy. Przed nami tylko jedno ćwiczenie. Zrobimy sobie deseczkę przez minutę. Wydech. Super. Tak jest, jeszcze 10 sekund do końca, druga seria, przed nami tylko jedna seria, to jest niewiele ponad 10 minut, więc to jest naprawdę, naprawdę nic. Dobrze, i deska. Deska, minutę. Minutę, zobacz, deska to jest tak proste ćwiczenie, możesz nawet je wykonać po prostu bez treningu, tylko normalnie w domu. Iść, położyć się na łokcie, oprzeć się na łokciach i jak najdłużej wytrzymać w tej pozycji. Zobaczysz, popróbuj tak parę dni, a brzuch się bardzo mocno wzmocni. I jeszcze dawaj, dawaj. Jeszcze 20 sekund. Nie opadamy biodrami, dawaj, nie na kolana. Nie na kolana, zostań w desce cały czas.
i 10 sekund przed nami. I liczymy, uwaga, 5, 4, 3, 2, ostatni, luz, kolana w dół i pauza. I ostatnia seria, przysiad za krokiem po skosie, czyli przysiad, skos, przysiad, skos. Mocny skos, mocno do boku noga, 2, 1, czas start. Hop, skos. I mocno, i szybko, hop, wydech. Dawaj. Mocno pracujemy nad pięknymi pośladkami, pięknymi udami, a przede wszystkim palimy kalorie. I jeszcze połowa. Połowa już za nami, 20 sekund. Końcówka, dawaj, jeszcze. Wdech, wydech, wdech, wydech. 10 sekund. Dobrze. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Luz, pauza, pół minuty. Jak chcesz, maszeruj, a jak chcesz, to w lekkich podskokach wzmocnimy wtedy efekt odchudzania. Kolejne ćwiczenie robimy przysiad z kopniakiem na obydwie nogi. Na obydwie strony i uwaga, 4, 3, 2, 1, hop, dawaj, hop, kopniak, mocno. Wysoko, przysiad, hop. Dobrze, wysoko noga, wysoki wykop i przysiad. Wypnij pupę, jakbyś chciała na czymś usiąść. I mocny wymach, tak jest. Dawaj, dawaj, jeszcze. Super, mocno. 10 sekund. 4, 3, 2, 1, luz, super, dobrze. Będziemy teraz robić twisty na obydwie nogi, znaczy jedna noga przez pierwsze 40 sekund, potem druga. Twist, czyli ciężar na jednej, 4, 3, 2, 1 i do tyłu to samo, 4, 3, 2, 1, zaczynamy za 5 sekund. Mocno tutaj będziemy pracować nad udami. Czas start. Hop. 2, 3, 4. I to samo tył. Dotykasz tylko palcem. Palcem tylko dotykasz podłogi. Ciężar jest na jednej nodze. I mocna praca. Hop. 2, 3, 4. Połowa za nami. Dobrze. Jeszcze dawaj, wytrzymaj. Jeszcze dawaj, 10 sekund. 3, 4 i ostatni. 2, 3, 4 i jeszcze 2 sekundy. Dobrze, pięknie. Pięknie, pięknie. I luz, luźno nogi. Super. Cały czas trzymaj prostą sylwetkę. Pilnuj tego, żeby się nie garbić, żeby nie pogłębiać tej nieprawidłowej postawy podczas ćwiczeń. Dobrze. Teraz druga noga. 2, 1 i start. Hop. 2, 3, 4 i to samo do tyłu. Cały czas jesteś na ugiętej nodze. Za chwilę poczujesz, jak
pieką pośladki, jak piecze udo, ale tak ma być. Skup się na oddechu i pracuj. Pracuj, pracuj cały czas. Bok, bok, tył, tył. I jeszcze tylko 10 sekund. Oj, teraz jest ogień. Jeszcze 5 sekund. I do tyłu dawaj. Super. Luz. Pięknie. Teraz. Przechodzimy do podporu. Robimy pompkę. Jeżeli będzie ciężko, to zrób pompkę na kolanach. A jak nie, to robisz zwykłą pompkę. Czyli wyprost. Przechodzimy do deski, pompka, wracamy wyprost. Uwaga, czas, start, hop. Ręce szeroko, pompka i wróć. I wyprost. Pięknie. I pracujemy ramiona, ręce, plecy. Wszystko pracuje. Całe ciało. Brzuch też pracuje. Świetnie. Dawaj, dawaj, jak dasz radę, to rób. Pompkę pełną, na prostych nogach, nie na kolanach. Jeszcze zrobisz 2 powtórzenia. Dobrze, jeszcze raz, ostatni, dawaj, dawaj, świetnie, góra, pięknie, brawo, wielkie brawa, jeżeli robiłaś pompkę pełną. 20 sekund. Lecimy do podporu. Będziemy biec w miejscu. Biegniemy 4 razy do przodu i 4 razy nogi szeroko, wąsko. Uwaga, czas, start. 1, 2, 3, 4 i 4 razy szeroko, wąsko. I na zmianę, hop. I pracujemy brzuch. Lecimy, hop. I katujemy brzuch z każdej strony, wszystkie mięśnie pracujemy. Super. Nie opadamy biodrami, nie opadamy, cały czas pupa wysoko. Jeszcze 8 sekund. Dawaj, dawaj, dawaj do końca, całe 40 sekund ma być praca. Ostatni, super. Biegniemy i teraz lecimy. Mostek, czyli odwrócona pompka i unosimy rękę do góry po skosie, łącznie z wypchnięciem bioder. Na matę, na pupę, biodra w górze i po skosie ręka do góry, start, hop. Robimy to łącznie z pompką na triceps i z opuszczeniem bioder. Teraz, kiedy jesteś wysoko, wypchnij, wypchnij z wydechem do góry. Zepnij poślad i wydech. Wysoko. Dobrze. 15 sekund przed nami tylko. Cały czas praca, równe tempo. Równe tempo. Jeszcze 7, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze. Teraz będziemy lecieć z brzuchem, więc możemy przejść już do deseczki. 20 sekund. Napnij brzuch. Nie opadamy biodrami. 10 sekund do kolejnego ćwiczenia. I przechodzimy na plecy. I dawaj wymachy, skłony, nogi ugięte. Czas start. Hop. Skręt, skręt. Wymach. Skręt, skręt. I jeszcze mocniej. Hop. Świetnie. Dawaj, dawaj. Pracujemy do końca. Wzmacniamy brzuch. Pamiętaj, brzuch to nie tylko ćwiczenia, ale przede wszystkim dieta. Bo za tłuszcz, który odkłada nam się na brzuchu, wewnątrz ciała, czyli między narządami, właśnie odpowiada głównie
zła dieta oraz brak ruchu. 4, 3, 2, 1, deska. Najlepiej ogranicz cukier, ogranicz przetworzone produkty. To może być trudne, dlatego że cukier jest dodawany do naprawdę masy potraw, masy, mnóstwa jedzenia. Plecy, dawaj. Ale to nie jest nie do zrobienia. Góra biodra. Góra biodra, skręcaj. Góra. Da się to zrobić, tylko trzeba trochę w tym temacie posiedzieć i trochę poświęcić czasu, żeby po prostu sprawdzać, żeby czytać, żeby upewniać się, że w danym produkcie nie ma cukru, albo przynajmniej jest go mało. I tutaj zapraszam Cię na grupę Fitnesski Moniki, czyli naszą wspólną grupę, bo tam możesz znaleźć dużo fajnych przepisów. Pauza. Dziewczyny, głównie dziewczyny, bo panowie też oczywiście, ale głównie dziewczyny wrzucają fajne przepisy na różne fajne potrawy, fit potrawy, które są idealne dla osób trenujących. Okej, 10 sekund. I lecimy, skłon. Dawaj plecy. Skłony do prostej nogi, czas start. Na zmianę. I hop, zmiana. Druga. Świetnie, dawaj, dawaj. Lecimy do końca. Zaraz kończymy trening. Pamiętaj, nawadniać się mocno po treningu, przed treningiem, w trakcie również. I po treningu zdrowy posiłek. To jest bardzo ważne, żeby po treningu zjeść. Jeszcze 7 sekund. 2, 1, dobrze, deska. Deska, napnij brzuch, na łokciach jesteś wygodnie oparta. Nie gapisz się. Ściągnij łopatki do tyłu. Napnij brzuch. Jeszcze 10 sekund. Do kolejnego, ostatniego ćwiczenia. I dawaj. Góra biodra. Hop. I nogi do boku. Góra. I na drugą stronę. Wydech, kiedy nogi w górze. Wydech, kiedy jest ruch, kiedy jest ćwiczenie, kiedy jest opór. Jeszcze 8 sekund. 3, 2, ostatni. I deska. Deska, minuta i to jest ostatnie ćwiczenie. Bardzo, bardzo się cieszę, że dotrwałaś ze mną do końca treningu. Powiem szczerze, że był intensywny, ale dałyśmy radę zrobić ćwiczenia. W czwartek będzie tabata dla zaawansowanych, więc koniecznie, jeżeli ten trening to za mało, to zapraszam. Tabata będzie w czwartek i będą również nowe ćwiczenia, których jeszcze nie próbowałeś na moim kanale. Dawaj, jeszcze 20 sekund. Napnij brzuch, nie opadamy, nie opadają biodra, jesteś deską. Jeszcze 10 sekund. Wiem, że jest ciężko, ale trzymamy do końca. Liczymy. 5, 4, 3, 2, 1 i dół. Świetnie. Połóż się na brzuchu, klatka do góry. I teraz uspokajamy tętno, uspokajamy organizm. I spokojnie wciągasz powietrze nosem,
Wypuszczasz ustami i rozciągasz mięśnie brzucha. Głowa między ramiona, usiądź na piętach. Stara się ręce wyciągnąć jak najdalej przed siebie. Te ręce są wyprostowane. I teraz przenieś ręce do boku, na jedną stronę, biodra nieruchomo, w tym samym miejscu, w którym były, a ty tylko przenosisz ręce, głowę również między ramiona. I opuszczaj klatkę jak najniżej. Teraz powinnaś poczuć, jak się rozciąga twój brzuch z boku. Brzuch, plecy. I teraz przenieś ciało do drugiej strony i rozciągamy drugą stronę. I wytrzymaj w tej pozycji 10 sekund. Dobrze, klęk i robimy koci grzbiet. Głowa między ramiona, podnosimy i lędźwia i odwracamy sytuację, czyli lędźwia w dół, patrz się w sufit i powtórz dwa razy. Dobrze, wykrok. Stopa obok dłoni, noga z tyłu jest wyprostowana. Połóż kolano, oprzyj się na łokciu ręką zewnętrzną, a drugą ręką opleć łydkę. Wytrzymaj w tej pozycji 10 sekund. Dobrze, wróć. I pięta do pośladka. Wyprostuj się, pięta do pośladka. Mocno dociśnij. I zmieniamy stronę. Wykrok, dłonie obok stopy. Noga z tyłu jest wyprostowana. Powinnaś teraz czuć, jak się pięknie rozciągają twoje uda. Głęboki wdech. Połóż kolano. Oprzyj się na łokciu. A drugą ręką opleć łydkę. Wyprostuj się, kolano, znaczy stopa do pośladka. Dobrze, wyprostuj nogi przed sobą. Stopa za kolano, przekręć klatkę do tyłu i odpychaj się łokciem od kolana. Zmień stronę. Dobrze. I ostatnia rzecz. Możesz usiąść wygodnie. Unieś rękę, wyprostuj przed sobą. Ręka do boku. I dociskamy ją w łokciu do klatki. Dociskamy do siebie. Jeszcze mocniej. I zmień stronę. Wyprost, do boku, dociśnij.
Głęboko oddychaj. Ja już uspokoiłam tętno. Czuję już totalny relaks. Mięśnie już są rozluźnione. Ostatni głęboki wdech. Świetnie, wydech. I dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że trening Ci się podobał. Oczywiście napisz komentarz, jak Ci się ćwiczyło, a jeżeli według Ciebie było fajnie, to kliknij łapkę do góry, subskrybuj mój kanał, bo wtedy możesz, ale nie musisz, dostawać powiadomienia, jak pojawi się nowy trening na moim kanale, a jak widzisz, ostatnio treningów jest trochę więcej. Zapraszam na fanpage, na grupę Fitnesski Moniki i obserwuj mnie na Instagramie. Najbliższy trening.